Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś widzimy się w dosyć nietypowym tytule, a konkretnie mówiąc Despotism 3K, czyli pierwszej i oryginalnej grze twórców Despots Game, która swoją drogą jest też prequelem trochę do wydarzeń Despots Game. I tak, wiem, że wielu z was może zaskoczyć, ale czemu to ruszasz? Dlaczego tu jesteśmy, skoro tak nie podobało ci Despots Game, jak sprawdzałeś jego demko? I odpowiedź jest prosta. Dali za darmo na Steamie. Manoni to ograł, mnie zaciekawiło. I sami Despotsi jako Despots Game też mnie przekonały do tego wszystkiego. Okazuje się, że pełna wersja jest dużo fajniejsza niż to, co sądziłem po demku. Ale przede wszystkim potrzebowałem czegoś zdecydowanie lżejszego i co nieco prostszego. Bo ten odcinek prawdopodobnie nawet nie będzie początkiem serii, a jedynym z tego wszystkiego, bo chcę sprawdzić, jak sobie poradzę. A kto wie, może Manoni zobaczy i zrozumie, że jestem lepszy w tym wszystkim. Nie żeby coś, ale tak popełnia trochę problemów u siebie. Z drugą mi tak polecam zobaczyć wszystko, co on tam robi, bo świetnie prowadzi swój kanał. I w ogóle pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Ale drugi powód też jest taki, że chciałem ten odcinek poprowadzić trochę lżej, jako de facto coś na kształt dawnych ogłoszeń parafialnych. A jako że czasu ostatnio nie mam na edycję, na mieszanie, na nagrywanie i łączenie, to stwierdziłem, że zrobię to przy takiej lżejszej gierce, jak chociażby to. Bo chciałem poruszyć dzisiaj jeden dosyć istotny temat dla mnie i coś, co może niektórzy z was zauważyli, a może nie. Ale mniejsza z tym, na razie nowa gra. Kampania pierwsza, kampania druga i jakiś endless. Mniejsza z tym, bierzemy na razie kampanię pierwszą. Nie mamy niczego poza trybem klasycznym i tak początek tutaj. Pozwólcie, że to przetłumaczę, zanim będziemy gadać jeszcze dalej o różnych aspektach. A póki co tak, początek. Jej, w końcu udało mi się złapać moją pierwszą grupę marnych ludzi. Nigdy więcej będzie mój mistrz nigdy więcej nie będzie wydawał mi rozkazów, by podawać jej masło. Teraz te bezwłosy małpy będą tymi, które będą robić całą robotę. Odpłacę im się za całe lata poniżej. Stworzę największą kolonię ludzi na świecie i podbiję świat. No i tak, mniej więcej to jest takie podsumowanie wszystkiego. A to jest samo, cały, można powiedzieć, obraz gry Despotism 3K. A więc na razie na pauzie pokażę wam tylko, co my tu mamy. Bo lepiej, żebyście wiedzieli wszystko. Więc pierwsza rzecz. Wskaźnik energii. Podstawowy materiał, który służy nam do ulepszania wszystkiego. A jednocześnie też... na pauzie chyba nic nie mogę zrobić. Tak, nie mogę nic. A jednocześnie coś, co musimy zbierać, żeby właśnie... no nie przegrać. Stracimy za dużo, nie będziemy mieć, przegrywamy. Ilość ludzi, które mamy i maksymalna ilość, którą możemy mieć. Ludziki to dosłownie nasi tacy sługusi, niewolnicy, robią wszystko dla nas jak chcemy. Czyli przykładowo generują energię, rozmnażają się, tworzą jedzenie, albo wrzucamy je do bioreaktora, żeby dostać jedzenie i trochę energii. I co dalej? No, jedzenie. Co 20 sekund jedno jedzenie na człowieka potrzebne, żeby przeżyli. I tak, przegrać można ogólnie na kilka sposobów. Tracę właśnie energię albo nie mając żadnych ludzi, jeśli się nie mylę. Potem tak, który to jest dzień? Musimy przeżyć 25, żeby zaliczyć. I za ile sekund zmieni się... no, dzień. Tu mamy jeszcze info o różnych modyfikatorach naszych. I tak. Nasza postać, czyli Despota. Swoją drogą nasz Nemesis w drugiej części. Tutaj ilość ramion naszych, które są potrzebne do przeniesienia ludzi. Poziomy ulepszeń i tak dalej. I tak. Nie zdecydując, po prostu zajmijmy się rozgrywką. Więc tak, na początek dwójkę tutaj ludzi. Jednego tutaj. I tak, czy coś jeszcze w sumie? A, i przy okazji cenzort, głównie dlatego, że nie chciałem po prostu pokazywać tutaj pewnych rzeczy, bo jakoś to jest do rozmnażania się, to co niektórzy mogą się domyśleć, o co tu chodzi i co tam się dzieje, więc tak, chciałem wam tego oszczędzić. I to jest tak, pozostała dwójka tutaj i pierwsze, co możemy zrobić, bo tutaj trzeba ulepszać oczywiście różne konstrukcje, to ulepszmy tu to. Chociaż nie, chwilę, to nie przyspiesza. Nie przyspiesza, ale dobra, ulepszmy tak, tutaj. Przyrzuci trochę energii i ulepszmy to, żeby ludzie dużo więcej wytrzymywali.
I tak, wiem, że niebezpiecznie to przybliżyliśmy się do granicy śmierci, ale spokojnie. Dorzucimy kolejnego i jakoś to będzie. No i tak. A to co się tutaj robi, jak się tutaj robi. I żeby nie było. Najważniejsze ze wszystkich rzeczy. Dla wszystkich, którzy będą grać kiedyś, czy coś. Żeby nie było, ja mam trochę styczności z tą grą, chociaż niewielką. Korzystajcie z bioreaktora. Wrzucajcie tu ludzi. Cieszcie się z tego, że po prostu macie taką możliwość. Niejednokrotnie poświęcenie kilku ludzi może wam ocalić samą rozgrywkę, jak widać. Na pierwszym poziomie 10 energii i 4 żarcia z jednego człowieka. Więc tak, ja nawet to teraz wam pokażę. Proszę, wrzucamy. Dajcie mi lutka, ale dostaniemy zaraz tutaj, więc no. I proszę. Wytworzony. I tak, patrząc na to, ile mam jedzenia, to mogę na razie tego odebrać. Tutaj też odbiorę jednego i dorzucę ich od razu tam. A tą dwójkę zabieramy. Bo jak widać się zmęczyli bardzo. Dorzucamy tutaj i tak, kolejny poziom reaktora, nie stać nas. Poziom tego, tak, ulepszę. Mocne ryzyko, ale no trzeba. Produkcji żarcia na razie nie trzeba. Czy tutaj coś jest? Przydałoby się, ale to jest takie drogie, że ciężko będzie. Więc tak, no. O tej całej gardę spotów. A teraz przy okazji jeszcze możemy dokupić kolejne ramię. Może nie jest to najmądrzejsza opcja, ale wezmę na później, bo może się jeszcze przydać. Będziemy mogli teraz trzech ludzi. I tak. Widzę, że tutaj się pomału męczą. Więc tak, świeża partia. Usuwamy tą dwójkę, dokładamy tutaj z powrotem. I tak, jeden do jedzenia. I powiedzmy, że ze dwóch jeszcze do reaktora. Nie jest to może najoptymalniejsze, czy coś. A, przy okazji jakiś event, tak. Mamy glitcha. Ej, ty, pośpiesz się i napraw swój okropowanie swojego monitora. I teraz jest opcja zrobiona, bo... Jakim cudem ty w ogóle widzisz mój monitor? Oszalałeś? Nie ruszę nawet palcem, mój monitor jest w porządku. I tak właśnie, to jest kolejny aspekt, czyli różne decyzje, eventy małe i tak dalej. Proszę, wybiorę to. Ups, za późno. Teraz zostanie tak już na zawsze. Ostrzegałem cię. I przykład, co się stało? A, glitche. Glitche wszędzie. Czy twoja karta się przygrzała? Może? Masz problemy z renderowaniem. Fajny efekcik, ale tak. I skoro to tak jakoś leci, to może warto byłoby właśnie poruszyć to, o czym mówiłem od początku. Czyli to, że... Osobiście czuję trochę, że... Jak to powiedzieć... Straciłem moją wielką przyjemność z grania i swym wenę. Po prostu... Nie potrafię grać bez nagrania. I to akurat proszę znać szczerze. No ale z drugiej strony znowu... Powiedzmy, że... No, próbuję usiąść do jakiejś gry, czy coś... O nie, nowego człowieka mnie od razu tam wyrzuci. No trudno. To oboje idą. Kolejne ramię. I przegramy. Ale to akurat było przez moją głupotę, że nie zauważyłem. Więc tak. Zaczynamy jeszcze raz. I dobra, co to chciałem, no. Żeby to, żeby nie było, to nie jest tak, że nie czerpię przyjemności, bo nie czerpię, czy coś. Co to, to nie, po prostu... jakby to nie łatwiej wytłumaczyć. Nie, nie, dobra, przyznam szczerze, nie jestem w stanie tego zrozumieć do końca, że wam przetłumaczyć tego sensownie. Ale jakoś tak moja wena, moja motywacja, moja to taka chęć tego wszystkiego, jakby trochę ostygła. A, dobra, przy okazji jednego od razu do bioreaktora, żeby na pewno sobie przetrwać. I naprawdę staram się jak mogę, ale odcinek jest co drugi dzień, nie tylko dlatego, że nie mam czasu, ale też dlatego, że czasami ta moja wena po prostu nie pozwala mi nic więcej. Co bym nie wymyślił, co bym chciał, czy nie chciał, to zawsze mam takie... No nie, jakoś tak... Po prostu... Nie umiem tego nazwać nawet. Ale mówiąc najprościej w świecie, no... Ciężko jest jakoś tak mi ostatnio się zmotywować do całego działania. Dalej, staram się jak mogę, żeby nie było. Poza tym...
nadal wielką przyjemność mi sprawia siedzenie tutaj i gadanie do was. To jest naprawdę... Wiem, że może dziwnie zabrzmieć, ale poniekąd terapią dla mnie, bo... Może niektórzy tak naprawdę nie zauważą czy coś, ale jestem osobą bardzo nieśmiałą i bardzo aspołeczną w pewnych momentach swojej egzystencji, a tutaj... Tutaj to wszystko jakoś tak mi znika. No więc tak, na czym to stanęło. Zgubiłem wątek, ale nie śmiem się powtarzać, to wybaczcie. Jednak naprawdę zależy mi na tym, żeby z przyjemnością sobie nadal wiedzieć tutaj, gadać do was podobno, bo ja to uwielbiam po prostu. No ale najprościej w świecie. Nie chodzi o sam gadanie, co? Wiadomo, granie w grę po prostu jakoś tak zanika. Nieważne, czy mówię tu o Spellcaster University, Backpack Hero, Elden Ring. Jakoś tak po prostu nie mam tego czegoś. Ale z drugiej strony strasznie chcę po prostu gadać do tego monitora i być tu z wami. I nie mam pomysłu, co z tym zrobić, ale mniejsza. O, ja. A więc tak. Nasze sensory zebrały nieznane źródło dymu. Nasza analiza wskazuje, że jest to... konopia. Taka palona. Więc co, może to pomoże im się zrelaksować podczas ich godzin po robocie? Albo najpierw palą to, potem... Zaczynam się rozmnażać. Tak, zatrzymajmy te dragi, zanim zacznie się niesubordynacja. No, ciężka decyzja. Bardzo ciężka. Ej, wybaczcie, za mnie zawołali. Ale tak, wybierzmy to, bo ja nie lubię i... Zaczęliśmy człowieka. Szkoda, ale z drugiej strony nie jest aż tak źle. I żeby jeszcze było, pozostałe wrzucimy tam. Przy okazji ulepszając to. No, i reaktor też nie tylko jeszcze tam bardziej ulepszymy. A póki co cieszymy się z tego, że mamy coraz to więcej ludzi. Tego chcemy czy nie. I dobra, dobra. Czy trzeba kolejnego ramienia? Nie. Nie potrzeba na razie. Nic się tym nie przejmujemy aż tak bardzo. I tak dorzucimy tutaj. Chwilowa przerwa dla nich. Potem się lepiej rozmnażali, no i tak. Ogólnie mówiąc, jestem świadom z tego, jak to wygląda i że nie muszę koniecznie, powiedzmy, grać w gry, żeby do was gadać, tylko nie mam pomysłu po prostu na inne materiały. Cały mój sposób bycia, raczej opierał się ostatnio o gry, jeśli chodzi o te YouTube i tak dalej, mój wizerunek publiczny. I szczerze powiedziawszy, to może nawet lepiej, że tak jest. Bo to jest środowisko, w którym się odnajduję, w którym po prostu mogę zająć się tym, czym chcę, być przysłowiowym sobą i się nie przejmować tym, że moja opinia może być nieprawidłowa, niepopularna i tym podobne. To po prostu opinia. A opinia, w szczególności jeśli chodzi o środowisko growe, to może być naprawdę, naprawdę, naprawdę różna. Więc no, nawet nie ma co się tym przejmować. Że może to nie być najpopularniejsza, czy najlepsza opinia. I dobra, jak tam jeszcze stoimy z żywnością? Jest dobrze. Ale okej, okay, możemy już tutaj tak. I zaraz nawet dwie parki tu tym razem wrzucimy. I jakiś event. Nawet nie wiem, czy chce się z tego cieszyć, czy raczej chce się tym niepokoić. Wrzucimy jednego człowieka tam jednak, na wszelki wielki. I co my tu mamy? Niehigieniczne kondycje. Ludzie nie chcą się rozmnażać. Mówią, że jest tak brudno, że... Oje. Nie rozumiem. A, okej, ale rozumiem, o co chodzi. Nie, rozumiem. Powiedzmy tak, że... nie mam kłody, że tak to określę. Ale nie umiem. Cóż, będziemy musieli... będziemy musieli posprzątać, albo po prostu wrzućmy trochę ludzi do bioreaktora, dla przykładu. Chyba będziemy musieli posprzątać. Nie mogę rzucać do bioreaktora, mam ich za mało. Aha, czyli na cały dzień będziemy mieli wyłączone to. Okej, okay. Nie jest najgorzej. Jakoś sobie poradzimy bez tego.
A, jedna ramię jeszcze też wyłączone. To już nie jest najlepsze. Ale mniejsze. Dwójka ich tutaj skacze, tutaj... Nie wiem, czy zdążymy z energią, więc na razie powiem pas. Tutaj damy radę z energią, więc tak. Weźmy tych zmęczonych. I zaraz dorzucimy tutaj świeżych. Energii zdecydowanie. No i a jeszcze tak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej. To nie tak też, że tutaj łatwiej jest przyjść, uruchomić tą grę i tak nagle zacząć gadać. Co to tu nie? Też nie jest to najłatwiejsze, najlepsze czy coś. I też nie miałem weny na to, ale stwierdziłem, że jak już chcę wam przekazać informację czy coś, to najlepiej to zrobić właśnie w takim formacie, że jednej z luźniejszych, żeby potem się tym aż tak nie musiał przejmować czy coś. Więc no. Oto jestem tu i teraz, informuję was o tym. I tak. Chętnie bym wysłuchał waszej opinii na ten temat. Co wy sądzicie? Co byście mi poradzili? I co tak, tego świeżego tutaj. Tego tam. No i żeby trochę ukrócić ich męczarnię. I mieć szansę przeżyć, to szybko dobiorę reaktora jednego. Tak. Dobra. Bioreaktorze, dziękujemy. Jakieś wydarzenie? Brass Monkey Weather, czyli pogoda musi żyć małpy, coś takiego. Zaklęcie chłodu jest wokół i jest na nas rzucone, musimy jakoś sobie poradzić. Okej, okay. Strasznie dziwne są te opcje. I nawet nie wiem, którą bym szczerze chciał zrobić, więc chyba będę musiał się trochę zastanowić nad tym, która jest najlepsza dla mnie. A żebyście nie musieli marnować czasu na to, żeby odcinek był krótszy, to widzimy się za chwilę. Dobra, wiecie co? Jestem trollem w życiu, więc dajmy im pomarańcze, bo nadchodzą święta. A. Co? Będziemy mniej generować? Aha. Nie, jest kiepsko. Liczyłem, że może to jakoś lepiej się rozwiąże, no ale niestety. Dobra. Nie potrzebujemy już tego, na całe szczęście, bo mamy jedzenia w zapasie sporo. I teraz tak. Tutaj dwójka. I musimy zająć się właśnie najlepszą rzeczą, jaka istnieje. Czyli powiększaniem naszej ludzkiej kolonii. Ale jeśli chodzi o ciebie, to... Do bioreaktora z tobą, czy może nie? Powiedziałbym, że nie, że na razie jeszcze będę o tyle miły, że spróbuję poczekać. I tak. Wymieniamy dwóch tutaj, bo są w fatalnej kondycji. I nie wiem, czy zdążymy, więc. Bioreaktor. Wątpię, żeby zdążymy uratować. No niestety. Wiem, że nie radzę sobie najlepiej. I powiem szczerze, że jest to spowodowane tym, że gra aż tak nie jest znam, ale... Naprawdę mówię wam, bioreaktor jest kluczem do dobrego rozwoju. I temat zaczniemy trochę inaczej. Dwóch tutaj. Jeden tutaj. A czy... Nie, to nie jest potrzebne. Ulepszam od razu to. I ulepszam od razu to. Żeby po prostu mieć trochę lepiej z tym wszystkim. I okej, okay, świetnie. I tak, kolejny człowiek już powstał, więc dorzucamy tutaj. Na razie niech generują. I kolejny człowiek powstał. Też tutaj. I kolejny człowiek powstał. Tutaj. No. I bioreaktor. I to jest najłatwiejszy sposób, żeby to przeżyć. Co prawda można byłoby możliwe, że jeszcze bardziej nubską strategię zrobić i korzystać tylko z tego i z bioreaktora, no ale... Bez przesady, nie będę aż taki zły. Dobra, dorzucamy tutaj. Tak, Okej, wymieniamy jedną parkę na nową parkę.
zaczynali być zmęczeni. Tamta parka, do widzenia, możecie sobie odpocząć standardowo. I tak, czy jest jakaś nowa parka gotowa? Jeszcze nie. Więc trzeba spokojnie poczekać. Powiedzmy, że ulepszymy już to. Usuniemy tych dwóch. Dorzucimy kolejnych, świeżych. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ciągniemy tego, dorzucimy kolejnego. No. I jeszcze jednego, żeby było zawsze pełne. Okej, okay, odrzucimy tego, zobaczymy jaki to event. Nienawidzę tej gry. W głębiach naszej, powiedzmy, pamięci odkryliśmy starożytny obraz systemu operacyjnego, coś tego typu. Po uruchomieniu go znaleźliśmy tylko jeden program zainstalowany. Nazywa się Nienawidzę tej gry. Włączamy! Aspekty wizualne są okropne, animacje są badziewne. Muzyka jeszcze gorsza. I ten dziwny pikselowy człowiek biega w tej z powrotem. Co to jest? Spróbuj ukończyć poziom, wyjść tą grę. Do piekła z nią. Zobaczmy, co się stanie, jak przejdziemy. Przegrałem, to jest głupie, nienawidzę tej gry. Spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Jedynki, może ciągle. Okej. Okay. Wyłącz wszystko razem z tą głupią grą. Zachowujesz coś impulsywnie, wyłączasz wirtualną maszynę. Możliwe, że pominąłeś czegoś dziwnego i tajemniczego. Nikłeś czegoś takiego, dobra. Mniejsza z tym. Tak czy jak wymieniamy tutaj. I tak, mamy dużo ludzi, to teraz powiedzmy dwójkę do reaktora. Nie będziemy za nimi płakać. Mhm. Dobra, jeden do produkcji jedzenia. I tutaj parkę wymieniamy na świeżą. Ulepszymy raz to, żeby tu mieć ewentualnie miejsce na trzy parki. I tak. Jedzenia brakuje, więc szybko, powiedzmy tak, jeden tutaj. No niestety nie zdążyliśmy. Zginęli nam. Dobra, powiedzmy, że dokupię nawet ramię i wyrzucimy ich jak najwięcej, żeby nie mieć problemów z żywnością przez jakiś czas. No, trzy ramiona. Od razu lepiej. Tego usuwamy, tutaj dorzucimy trzecią parkę. I wyrzucamy kolejnych ludzi, żeby na pewno żywności nie zabrakło. Do jednego tutaj. Wymieniamy tą parkę na ewentualnie świeżą, jak tylko się pojawi nowy człowiek. Wiem, że dziwnie to brzmi, no ale... tego typu gra. Trzeba tak to działać. Okej, jednego do reaktora. Wymieniamy jednego tutaj na świeżego i... no. Trzeba działać szybko, trzeba działać kalkulacyjnie. Ulepszamy to, żeby móc więcej żywności przechowywać na przyszłość. To też musi ulepszyć, ale nie wiem, czy dam radę. Wymieniamy parkę na świeżą. Trzech do reaktora. Po prostu cieszmy się z tego, póki możemy. I chyba powinniśmy trochę przystopować z generowaniem ludzi. A jak nie, to chociaż... stopować ten. Znaczy, wrzucać ich więcej do reaktora. I co to za event? Dziura. Nazwę dziurę, która... prowadzi do innego świata przez czwarty wymiar. Możesz stwierdzić, że jest tam moc. Wróćmy człowieka. Po prostu straciliśmy człowieka. Szkoda. Z drugiej strony może to nie jest aż takie złe. Bo w sumie no... jakby co nawet sobie powiedzieć. A gdzieś straciliśmy tego człowieka, to... powiedzmy, że mamy ich zdecydowanie w nadmiarze. Mhm. Nawet zdecydowanie w nadmiarze. Mhm. Dobra, teraz przydałoby się zaoszczędzić na energię, to oznacza tylko tyle, że trzech tutaj. Żeby tylko wykupić ulepszenie koła
energetycznego. Dobra, powinniśmy mieć radę i tak. Dobra, daliśmy radę z kryteriami energetycznymi. Okej, wymieniamy tą dwójkę tutaj. Jeden do reaktora. No. I jak widać, gierka nie ma nic więcej do zaoferowania. I szczerze powiedziawszy, nawet nie musi. Bo to, co tutaj oferuje sobą, jest dla mnie wystarczająco wciągające, żeby się cieszyć i twierdzić, że jest to przyzwoita gierka, właśnie taka na odmrużdżenia. I ewentualnie jakieś podgaduszki na dziwne tematy. Bo nie ma to jak gadać o jakichś takich... powiedzmy... właśnie kwestiach jak jakieś bloki twórcze czy coś. W grze... hodowli ludzi, czy coś. Naprawdę nie wiem, jak to określić. Ale tak... mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi i dorzucimy jeszcze kolejną parkę. Mhm, tak, na pewno mówisz coś mądrego. A, dokupmy jeszcze czwarte ramię na wszelki wielki. Nie, żeby było jakoś szczególnie potrzebne, ale no. I do reaktora z nimi. Który też trzeba będzie wzmocnić, żeby dostawać jeszcze więcej. 20 energii za człowieka zamiast 15. A tak, tutaj co mamy? Puzzle. Ktoś pinguje cię przez zakryptowany kanał GLaDOS. Witaj obcy, mam dla ciebie puzzle. 1, 2, 3, a okej. Okej. Gratulacje, proszę weź te... te pistolety teleportujące ludzi jako nagrodę. Okej, jakiś taki sekrecik, easter egg. Oczywiście do portola. Pozwala to dostarczać ludzi do bioreaktora szybciej. Aż to zobaczę. Faktycznie. Zdecydowanie szybciej docierają. Okej. Jednak nadal nie trzeba się chyba przejmować tym, że są zmęczeni czy coś. No. Patrząc na to, jak się. Jacy są, kiedy są zmęczeni, nawet teraz, to. Ja nie ma co się przejmować. Okej. Wrzucamy kilku ludzi. No i proszę, to jest takie piękne. Mamy achievementa za wyprodukowanie 3000 energii. Ciekawe. Dobra, pierwszą parkę wymieniamy. Na świeżą. Tych od energii na razie wyciągamy. Niech odpoczną chwilę. Bo jeden cykl spokojnie, bez generowania energii, damy radę. Na całe szczęście. I dobra, mamy chyba wystarczająco. Co najmniej 4. Mogą iść na energię, 5 nawet. Idźcie szybko. Jeszcze tak. Tutaj parkę wymieniamy na świeżą. Tutaj gościa też na świeżego wymieniamy. I tak za 3 do reaktora. Żeby nadal trzymać poziom mniej więcej. No, jak widzicie, pięknie działa. Okej, 420 teraz to będzie ciężkie do osiągnięcia. I chyba bym musiał jeszcze więcej mieć ludzi, niż bym chciał to osiągnąć. Ale dobra, na razie wszyscy do reaktora. Zbierajmy jak najwięcej energii, żeby potem nie mieć problemów z niczym. Jak 420. No ciężko będzie, ciężko. A, wymieniam parkę na świeżą. Dziecko. Urocze, gigantyczne, zmutowane dziecko przechodzi przez ruiny. Pozwólmy im... aha. Okej, zobaczmy, jak się rozpuszcza w bioreaktorze. Uroczo, albo... o, jaki uroczy. Zobaczmy, co się stanie, jeśli damy je do kółka. Na pewno jego urocza twarzyczka zadowoli ludzi, a zobaczmy to. Niech to urocze coś biega. Zdobędziemy w ten sposób więcej energii. Kogo to obchodzi, że żre ludzi? Okej. Okay. A, okej, okay, zjada człowieka. Co cykl, ale no daje więcej energii. Mnie to pasuje. Dobra. Dobra. Dobra, chyba nic więcej nie trzeba robić. Teraz wyciągamy, dodajemy kolejnych.
więcej ludzi. Zdecydowanie więcej. Jak jest sytuacja jaka jest, to musimy jeszcze tutaj kolejną parkę dorobić. No i jak widać, ludzie powoli będą tam ginąć. Jednak tym się nie przejmujmy. Bo mamy taką produkcję ludzi, że może nam się uda przynajmniej trochę przetrwać. I dobra, do reaktora nadmiar. Wiecie, to jest podstawa funkcjonalności. Wrzucać jak najwięcej do reaktora. Nie, nie, to będzie głupota. Jeśli to teraz zrobię, to przegramy od razu. I to jest tak, jeden tutaj, bo on zżera. Dwóch tutaj. Jedną parkę wymieniamy. Ulepszam szybko bioreaktor. Sporo ryzykując przy okazji, ale wierzę, że dam radę. Tą czwórkę wszystko wrzucamy i przez moją głupotę przegraliśmy. Tak, przez moją głupotę przegraliśmy. No ale dobra, z pół godziny. Mam nadzieję, że tak się, jak wam się podobało to wszystko i tak. Miałem tu opowiadać o swoim bloku i tym podobnych rzeczach, ale wciągnęła mnie trochę ta gra. I tak. Nadal. Mam nadzieję, że rozumiecie moją sytuację. Jeśli macie coś do dodania albo jakieś słowa, otuchy, cokolwiek, to proszę napiszcie to w komentarzu, będę bardzo za to wdzięczny. A póki co to tyle i miejmy nadzieję, że niebawem spotkamy się w kolejnych epizodach i no, że uda mi się znaleźć tą motywację, żeby nagrać. A póki co to tyle, więc no, trzymajcie się, no i hej, hej.